Dzień dobry, panie profesorze. A dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pan profesor odpoczywa? Tak, wyrwałem się na chwilkę tutaj wśród zieleni odpocząć troszkę, jeśli pan pozwoli. Ale nie przeszkodzi panu, jeśli w imieniu telewidzów zadam panu tutaj jakieś pytanie, które rozszerzy cykl naszych pogadanek. No cóż, skoro pan mnie już tutaj zdybał, proszę bardzo. Proszę państwa, pan profesor Werner i moje pytanie do pana. Panie profesorze, czy myć zęby? Które zęby? Oczywiście. A, rozumiem. Proszę państwa, podejście do tego tematu można mieć wielorakie. Są ludzie, którzy starają się bardzo dbać o zęby. Tak. Nawet nadmiernie. Są tacy, którym nie zależy. Jakie są implikacje? Można myć zęby, oczywiście. Są do tego specjalne narzędzia. Są żele. Szczotka. I wtedy usuwa pan, państwo oczywiście też, to, co na zębach się gromadzi. A są to części pożywienia, nieprzeżute. To, co może wpaść z powietrza, płyny oraz no, pewne ubytki, czyli części zębów, części dziąseł, to, co się wykaszlnie, to się osadza. Zęby są czymś w rodzaju naturalnego filtra, oczywiście niedoskonałego, więc no można ale to czyścić. Przepraszam, że przerywam. Przecież staramy się jeść smacznie, a więc mamy tam części smacznego. A widzi pan, i smaczne to może nie jest bezpośrednio związane z problemem mycia zębów, chociaż oczywiście jeśli powiedzmy 4-5 godzin, czy nawet dzień po posiłku odnajdzie pan smaczne, no to sprawia to panu dużą przyjemność. I przypomina panu miłe chwile spędzone wczoraj wieczorem, prawda, gdzieś. Pamiętam. Tak. A druga sprawa, jeśli szaszłyk. Zaniedbamy te czyszczenie zębów, to chciałbym, żeby państwo po prostu jakoś tak może w lapidarnym skrócie mieli obraz tego, co może się stać. No więc może się stać to, że bakterie wytworzone przez resztki, które już później nie są smaczne, to zresztą można się łatwo przekonać po tygodniu powiedzmy czy dwóch, to nie jest smaczne wtedy już tak bardzo. Znaczy trudniej rozpoznać, co to jest. One pracują, wie pan, nad dziąsłami tutaj troszeczkę i luzują panu tę część zęba, która jest wbita w górną czy dolną część, tak? W ten sposób następuje luzacja. To łatwo poznać, bo jeśli pan weźmie kaszle i widzi pan, że wypadł ząb, prawda? Wyleciał. To znaczy, że już tam nastąpił jakiś proces i nie ma sensu właściwie wtykanie z powrotem, bo on nie będzie się trzymał. Czyli... Ale powiedzmy, że idziemy w tym kierunku, żeby pozbawić się zębów. Jaki skutek tego jest? Sprawa jest dosyć prosta, ale nie wszyscy wiedzą, bo jak zauważyłem, spora część naszych widzów jeszcze ma zęby niektóre. No to tak, to skąd mają wiedzieć, co ale będzie... Ale częściowe rozwiązanie przeszkadza, ponieważ ja dam panu przykład na oczy. Jeśli pan ma zęby, powiedzmy, i wprowadza pan płyn do jamy... Chce się pan pochylić, to pan się pochyla. Bo język opiera się... Jeśli pan natomiast ich nie ma, ma pan większy ścisk tutaj, bo bezpośrednio dziąsła ze sobą korespondują. I z płynem jest to.